Bardzo dziękuję. Czcigodny księże biskupie, szanowni państwo parlamentarzyści, pani poseł minister, panie pośle ministrze, szanowny panie prezydencie, magnificencje, państwo rektorzy, nade wszystko księże dyrektorze, wszyscy nauczyciele tej znakomitej jubileuszowej szkoły katolickiej w Siedlcach, pierwszego liceum katolickiego w Siedlcach imienia świętej rodziny, szanowna młodzieży, wszyscy szanowni państwo, którzy nas obserwujecie przez środki masowego przekazu, dzięki środkom masowego przekazu, bo to jest ogólnopolskie zakończenie roku szkolnego. Najpierw kilka słów od pana premiera Mateusza Morawieckiego. Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice, szanowna społeczności szkolna. Koniec roku szkolnego to zakończenie intensywnego czasu nauki w niełatwych, często pandemicznych warunkach. Gratuluję nauczycielom i uczniom wielkiego i owocnego wysiłku, z którym związany był ten ważny etap prac. Wszystkim obecnym pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia i zapewnienie o mojej pamięci. Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania dla pracy nauczycieli, pedagogów i pracowników systemu edukacji oraz wysiłku uczniów. Życzę państwu sukcesów, wielkiej satysfakcji i radości z pracy. Uczniom zaś życzę entuzjazmu, motywacji i wiary w wasze nieograniczone możliwości i dobrych wakacji. Z serdecznymi pozdrowieniami Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, i ten list przekazuję księdzu dyrektorowi. Proszę państwa, to był dobry rok. Pełen wyzwań, ale dużo lepszy niż poprzedni rok. Poprzedni rok szkolny kończyliśmy w czerwcu już tu na miejscu w systemie stacjonarnym, ale po długim czasie nauki zdalnej, braku wspólnoty, pustych szkół, pustych ławek, przesiadywania w domu przy sprzęcie komputerowym. To był rzeczywiście niezwykle trudny czas. Postanowiliśmy już w czerwcu wrócić do tej wspólnoty i choćby na miesiąc wrócić jeszcze do szkoły przy wielkich protestach, jak państwo pamiętacie, ale to się opłacało. Od 1 września wróciliśmy do szkoły w trybie stacjonarnym i w tym trybie stacjonarnym poza krótkim czasem około ferii zimowych, 2 do 3 tygodni w zależności od miejsca w Polsce, w tym trybie stacjonarnym cały czas się uczyliśmy. I to jest niezwykły dar. Człowiek dopiero wtedy, kiedy traci możliwość normalnego funkcjonowania, wie, co to znaczy nie mieć możliwości przychodzenia do szkoły i pobierania normalnych nauk od swoich nauczycieli. Od 1 września intensywnie przystąpiliśmy do nadrabiania zaległości, które nauka zdalna niewątpliwie wyrządziła młodym pokoleniom. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim dyrektorom szkół i nauczycielom za to, że skorzystali z naszej oferty dodatkowych zajęć wspomagających. W ponad 90% szkół za blisko 200 milionów złotych te zajęcia wspomagające do końca grudnia poprzedniego roku kalendarzowego były przeprowadzone i niewątpliwie pozwoliły na nadrobienie choćby części zaległości wynikających z nauki zdalnej. Przystąpiliśmy do realizacji akcji WF za WF dzięki Akademii Wychowania Fizycznego w całej Polsce, do szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego, do tworzenia i prowadzenia sportklubów po to, żeby również ta aktywność fizyczna po okresie nauki zdalnej mogła być na wyższym poziomie. Z nowym rokiem szkolnym, z nowym rokiem kalendarzowym przyszły kolejne wyzwania. Przyszła wojna 24 lutego tego roku i wielki egzamin przyjęcia uchodźców, w tym również waszych rówieśników do waszych szkół. Mówię tu o wszystkich szkołach w Polsce. 160 tysięcy uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, około 40 tysięcy w przedszkolach. To są dzieci i młodzież przyjęte z otwartym sercem przez nauczycieli, przez dyrektorów, ale nade wszystko przez młodzież również tego liceum katolickiego i wszystkich szkół tutaj w Siedlcach, w województwie mazowieckim i w całej Polsce. I za to wszystko bardzo serdecznie wam dziękujemy. My, jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentarzyści i wszyscy dorośli, zdaliście znakomity egzamin z empatii i z otwartości na potrzeby tych, którzy rzeczywiście uciekają przed grozą, przed dramatem wojny, ratując swoje życie i zdrowie. Dla was wielkie brawo. System edukacji, który stworzyliśmy, przygotowaliśmy w sposób elastyczny wraz z samorządowcami, z organami prowadzącymi z całej Polski, za co ogromnie dziękuję, jest gotowy na 1 września.
Mamy przed sobą różne scenariusze, ale na wszystkie jesteśmy gotowi, również finansowo. Przed nami wakacje i za chwilkę ogłoszenie również wspólnego programu razem z UNICEF-em organizowania, pomocy w organizowaniu półkolonii, zwłaszcza w miastach, niedużych miasteczkach, tu w Sielcach, wiem, że tak czy inaczej są organizowane, ale będą dodatkowe środki na to i to już niebawem ogłosimy. To są środki również dla dzieci Polski. To był rok wielkich inwestycji. Tylko w ostatnich tygodniach 3 200 000 000 zł pozyskali samorządowcy ze środków rządowych na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. 3 200 000 000 zł. Zliczając to, podliczając to razem ze środkami z poprzedniego roku kalendarzowego z jesieni, to jest ponad 5 000 000 000 zł w infrastrukturę edukacyjną. To daje możliwość zwiększenia potencjału polskich szkół, unowocześnienia polskich szkół. To był rok inwestycji w sprzęt. 1 000 000 000 zł na laboratoria przyszłości. Te laboratoria przyszłości będą tworzone także w szkołach niesamorządowych. To był rok nowych programów takich jak Poznaj Polskę. Setki tysięcy dzieci dzięki pieniądzom, środkom pieniężnym ze środków rządowych mogło wyjechać na wycieczki. Bardzo dziękuję nauczycielom, dyrektorom, wychowawcom za trud organizacji tych wycieczek. Polska była pełna dzieci i młodzieży w rozmaitych miejscach związanych z naszą kulturą, historią, nauką. Ale to jest też nowy rok, to jest też rok przygotowania nowych przedsięwzięć i nowych programów. Jesteśmy w szkole katolickiej, szkole niesamorządowej, szkół niesamorządowych prowadzonych przez rozmaite stowarzyszenia albo przez podmioty katolickie. Jest w Polsce niemało i uczą się w nich tysiące dzieci i młodych ludzi. Oni też wymagają wsparcia. Dzięki przepisom prawa uchwalonym przez parlament, dziękuję tutaj państwu parlamentarzystom, przy sprzeciwie opozycji, ale taka jest opozycja. Mamy podstawy prawne do tego, ażeby 15 lipca ruszyć z nowym programem wsparcia inwestycyjnego szkół niesamorządowych. Wiem o potrzebach również tej szkoły katolickiej i o planach inwestycyjnych. Zapraszam księdza dyrektora do tego, żeby złożyć wniosek 15 lipca, który będzie rzetelnie rozpatrywany. To są nowe okoliczności prawne, nowe podstawy prawne, które pozwalają wspierać dzieci i młodzież we wszystkich szkołach w Polsce, bez względu na to, czy one są prowadzone przez samorządy, czy też są to podmioty niesamorządowe. Powtarzam, samorządy pozyskały ponad 5 miliardów złotych, czas na szkoły niesamorządowe. To jest rok przygotowania nowych podstaw programowych, nowych przedmiotów bądź zmiany podstaw programowych na przyszłość. Ale nie będziemy mówić o 1 września, bo mamy 24 czerwca i chcę przede wszystkim młodzieży pogratulować tego, że w tym roku szkolnym świetnie pracowała, wypracowała znakomite wyniki. Jestem przekonany, że wyniki tegorocznych matur, ale również chcę gratulować tej młodzieży ze szkół podstawowych. Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasistów będą dobre bądź bardzo dobre. I chcę wszystkim państwu, młodzieży z tej szkoły, z pierwszego liceum katolickiego imienia Świętej Rodziny w Sielcach, ale za pośrednictwem mediów wszystkim dzieciom i całej młodzieży polskiej chcę życzyć udanych, spokojnych wakacji, naładowania akumulatorów i powrotu 1 września do obowiązków szkolnych. Dziękuję bardzo. Księdza dyrektora proszę o przyjęcie okolicznościowego dyplomu ministra edukacji i nauki. Niech to będzie dyplom również dla wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli w całej Polsce. Oczywiście zostaje w Sielcach. Laur niepodległości.